bardzo serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj podsumować kampanię wyborczą. Co prawda jeszcze pracujemy do końca, czyli do 23.59 do piątku, ale to, co udało nam się zrobić, te spotkania, które odbyliśmy, gdzie byliśmy, chciałbym Państwu przekazać. Ale na sam początek chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować Wam, mediom, za to, że pamiętam, jak 4 lata temu spotkaliśmy się tutaj, kiedy otwierałem swoje biuro poselskie. Przez te 4 lata zawsze mogłem liczyć na Państwa obecność, kiedy mieliśmy jakąś konferencję, coś do przekazania, to, co udało się zrobić w Sejmie. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że byliście i przekazywaliście rzetelnie to, co udało nam się przekazać z obrad Sejmu. A wracając do kampanii. Szanowni Państwo, przez ostatni czas rzeczywiście to była krótka kampania, ale dość intensywna kampania. Zaczynaliśmy rano o godzinie 6, kończyliśmy nierzadko przed północą albo nawet po północy, wracałem do domu, bo jednak okręg 40 jest dużym okręgiem poprzez Choszno, Świdwin, Drawsko, Białogard, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, no i oczywiście Szczecinek. Szanowni Państwo, tych spotkań było bardzo dużo, czasami po kilka spotkań dziennie. Bardzo intensywne te spotkania były, ale też bardzo inspirujące. Nie zawsze to spotkania były słodkie, miłe, czasami się usłyszało dość mocne słowo, ale naprawdę te spotkania były na tyle motywujące, że rzeczywiście może i zastanawiające, że ludzie mówili nam albo wytykali nam nasze błędy. Także wiele też się nauczyliśmy z tych spotkań i rzeczywiście wyciągamy wnioski i korygujemy swoje zachowanie, za co też bym chciał Państwu bardzo serdecznie podziękować, za te wszystkie spotkania, za te dobre słowa, ale również za te gorzkie słowa, które rzeczywiście też w tej kampanii były. Szanowni Państwo, tych spotkań było bardzo wiele, też wiele spotkań odbywaliśmy po prostu z ludźmi, rozdając ulotki, chodząc po mieście, spotykając się z Państwa bezpośrednio. Mieliśmy też kampanię door to door i to też było dość fajne spotkanie, bo rzeczywiście Państwo, za co Wam też bardzo serdecznie dziękuję, przyjmowaliście nas z życzliwością, krótka rozmowa, fajne pomysły. My też próbowaliśmy Państwa przekonywać do tego programu. Ale również chciałbym też wszystkich przeprosić, do których się nie udało dotrzeć, bo to też nie jest możliwością, żeby dotrzeć do wszystkich osób w całym województwie, mimo tych wielu spotkań. Ale tu też kolejne podziękowania dla mediów, bo Wy rzeczywiście macie dużą siłę rażenia i możecie przekazywać ten program i te postulaty, które my w rozmowach osobistych czy w rozmowach na spotkaniu Państwu przekazujemy. Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy byli za moimi plecami, a nie stali w pierwszym rzędzie, a zrobili bardzo dobrą robotę, wykonali bardzo ciężką pracę. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie, kolejne działania. To było ponad kilkadziesiąt osób, którzy roznosili plakaty, którzy roznosili ulotki, którzy jakby dawali dobrą radę, co dalej. Ale przede wszystkim też chciałbym podziękować szefowi sztabu, panu Błażejowi Papiernikowi, który rzeczywiście koordynuje tu wszystko, robi bardzo dobrą robotę. I tu rzeczywiście wielkie podziękowania dla Błażeja Papiernika. Ale to też byli ludzie, którzy też mają swoją pracę zawodową. I też bym chciał im bardzo serdecznie podziękować, bo po swojej pracy przychodzili do biura sztabu i rzeczywiście tam też ciężko pracowaliśmy. Potem wyjeżdżaliśmy na zewnątrz. Szanowni Państwo, koniec kampanii, ale koniec kadencji, ale również mam nadzieję, że ta kampania przyniesie skutek pozytywny i uda nam się zdobyć mandat PSL-u Koalicji Polskiej w regionie 40. Szanuję zdanie pana Douglasa, ma takie poglądy, to są jego słowa, nic mi do tego. Natomiast ja jestem również kadekiem i jakby dla mnie wartości kadeckie są dość mocne. Ja natomiast jestem za związkami partnerskimi
jeśli chodzi o związek między kobietą a mężczyzną. Bo jak dzisiaj popatrzymy na polskie społeczeństwo, na naszych sąsiadów, takich związków partnerskich i nie boję się tego użyć, jest niedużo mniej niż małżeństw. Więc to powinno być zalegalizowane, związki partnerskie, jeśli chodzi o związek mężczyzny i kobiety, jak najbardziej. Ja też jestem osobą bardzo tolerancyjną. Jeśli pary homoseksualne chcą żyć ze sobą, to jak najbardziej nie mam nic do tego. Natomiast tu rzeczywiście, jeśli chodzi o adopcję dzieci, ja myślę, że nawet nie ze względu na te pary, tylko ze względu na te dzieci, które byłyby stygmatyzowane po pierwsze w szkole, na podwórku, to chyba jeszcze polskie społeczeństwo nie jest do tego gotowe. Tak samo do związków partnerskich, to jakby cała otoczka w tym wszystkim nie sprzyja. No musimy, że tak powiem, zmienić swoje poglądy, swoje uwarunkowania. Wszyscy wiemy, że Polska jest krajem chrześcijańskim. 80% czy nawet więcej osób są poglądów rzymskokatolickich, chrześcijańskich, więc myślę, że tu musiałoby się wiele zmienić, żeby takie związki czy adopcja dzieci zostały zaakceptowane przez całe środowisko. Natomiast jeśli chodzi o eutanazję, to rzeczywiście to jakby wykluczam w ogóle eutanazję. Przysięga Hipokratesa dość mówi jasno, że my jesteśmy za ratowaniem życia, a nie za odbieraniem życia. Ludzie mają naprawdę różne zawahania, różne słabości. I rzeczywiście to jest ostateczna decyzja. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby to było w Polsce wprowadzone, jeśli chodzi o eutanazję.